Czy we Wrocławiu jest za dużo krasnali? Nie, wręcz przeciwnie. To jest coś, co w końcu nas wyróżnia. W Wrocławiu jest za dużo krasnali? Nie, za mało. A dlaczego za mało? Jeszcze więcej. Dlaczego mogłoby być więcej? Byłoby bardziej widoczne. Nie trzeba by było ich tak szukać. Czyli to też jest przyjemne szukać. Czyli lubi pani krasnale? Bardzo lubię. Nie, myślę, że nie. Jest sam raz. Więcej jakby było, to by było przeludnienie krasnali. Jak to wyżywić? Ciężka sprawa, nie? Czyli nie powinno być już więcej wyżywić? Troszeczkę, ale nie za dużo, bo wiecie, no krasnale będą się pamiętać, w pani pod samochód, co się stanie. Ciężka sprawa z tym jest, nie? No, nie wiem, ile ich jest. No, ale krasnal tak średnio mi się podoba. Jest taki tam gnom niemiecki. I wolałbym, żeby tu były akcenty polskie we Wrocławiu. I cieszę się z każdego małego pomniczka polskiego. We Wrocławiu jest za dużo krasnali? O nie, bardzo mi się podobają. Super. Jak je widzę, to mi się buzia śmieje. No. Czyli powinno być więcej jeszcze? Oczywiście. Czy we Wrocławiu jest za dużo krasnali? Polak, Węgier, dwa bratanki. Turyst. Że co? Czy we Wrocławiu jest krasnali za dużo? Bardzo dobrze. Nie jest za dużo. Jest dobrze, że są, bo chodzę z wnukami na spacer i nie przepuszczą ani jednego. Muszą każdego dotknąć, zdjęcie, przytulić się. Czyli powinno być więcej krasnali? Jeszcze więcej. Trochę jest. A czy to dobrze, czy źle? Dobrze, bo on jest dobrze, bo szczęście przynosi. Nie, za mało. Czyli powinno być więcej? Tak. A co pani najbardziej lubi w krasnale? No, moja córka chyba najwięcej lubi. Przy każdym praktycznie zdjęcie sobie robi.